Gdzie to metro? A także zwężenie na Alejach Jerzolińskich. Samochodem po torowisku tramwajowym. Zajezdnia Nopol, dalej w budowie. Czachówek Wschodni Pilawa, w końcu do przebudowy. Frezowanie Świętego Wincentego. A także Alei Stanów Zjednoczonych. Czy nowa ulica w Śródmieściu z nazwą? O tym tylko w kolejnym wydaniu Mniejsza z Tym, w niedzielę 13 października. Zaczynamy! Partnerem kanału Avizonosz jest platforma Koleo, gdzie znajdziecie rozkłady jazdy PKP oraz bilety kolejowe. Witam Was tutaj, cześć, tam Avizonosz i zapraszam Was teraz na kolejne wydanie Mniejsza z Tym, czyli przeglądu najciekawszych newsów z tygodnia. I zaczynamy standardowo od awarii w instancjach metra i od 2 tygodni nie działa winda na stacji metra Stokłosy, ale mamy nowości, jeżeli chodzi o windy, bo teraz możecie sprawdzić w aplikacji, gdzie to metro. Aplikacja na Androida i na iPhone'a. Możemy tam bezpośrednio pobrać i zobaczyć po pierwsze schematy wszystkich stacji metra. Tu akurat mam otwartą stację metra Świętokrzyską, pokazuje nam wszystkie wyjścia, schody ruchome, no i windy. Chodzi o to, że ta aplikacja jest głównie skierowana do osób z niepełnosprawnościami, dzięki czemu będą po prostu wiedzieć, gdzie się znajdują wszystkie windy, łazienki dla osób z niepełnosprawnościami i tak dalej. Na Świętokrzyskiej mamy poziomy 3, włącznie oczywiście również z poziomem 0. Mamy wszystkie stacje, możemy sobie tutaj wpisać dowolną stację. Stacje kolejowe, takie te wspólne, jak na przykład dworzec centralny, jeszcze nie działają, chyba. O, działa. Dworzec centralny już jest, bo jak ostatnio wczytywałem, to dworzec centralny jeszcze był... był, tylko się długo ładował. Tak, mamy na przykład dworzec centralny i nam wszystko tutaj pokazuje. Pokaż sąsiednie stacje, nam tutaj nawet w teorii może wyrzucić. I mamy dworzec centralny i... Tylko, niestety się niewygodnie z niej korzysta na komputerze, no bo na niego nie jest zebrana. No dobra, tak czy siak, są stacje kolejowe, można sobie tutaj na spokojnie popatrzeć. Natomiast z ciekawszych rzeczy to są właśnie awarie wind i widzimy, że jest zamknięta wind na Stokłosach i pokazuje nam konkretnie, która to jest winda. To jest dobra informacja. Ja może w ten sposób po prostu pokazywać te wszystkie windy, więc jak coś tam na Stokłosach, to jest dokładnie w tym miejscu zlokalizowana. Pozostałe windy działają, więc z tej stacji metra można na spokojnie wyjechać. Natomiast no to takie ciekawostki. Też jest oczywiście zaplanowanie trasy i nam pokazuje po prostu wszystkie stacje, wszystkie schody, gdzie skręcić w prawo, przejściem podziemnym. W skrócie aplikacja, żebyście się nie zgubili w przejściach podziemnych, jeżeli chodzi o węzły komunikacyjne Warszawy. Także taka ciekawostka. Więc jak coś, aplikacja jest, oni nie sponsorowali tego fragmentu, tylko po prostu zobaczyłem, że to się pojawiło na grupie co w metrze, co się dzieje w metrze warszawskim. No i dlatego też wam to po prostu pokazałem, bo jest to aplikacja jakby wprost stworzona do Mniejsza z Tym. No jakby awarii w indeksach metra, no słuchajcie. Ale dobra, dosyć tego, to są utrudnienia w ruchu, ale teraz po prostu przekierowuję do strony WTP. Przechodzimy sobie dalej. Dalej do metra, czyli oczywiście jak ten postęp tarcz. Anna cały czas stoi przed Chrzanowem na przebicie oficjalne, żeby, wiecie, prezydent się pojawił i fajerwerki były. Natomiast zanim to się wydarzy, chyba w przeciągu najbliższego tygodnia, z tego co pamiętam. Natomiast zanim to się wydarzy, to sobie czekamy, natomiast Krystyna nie próżnuje i wywiersiła już 150 metrów na pierwszym odcinku i tak sobie właśnie kręci się w kierunku również stacji metra Chrzanów. Kolejna informacja to jest to, że czas na etapowanie, jeżeli chodzi o przebudowę Alei Jerzolińskich w związku z budową tramwaju do Warszawy Zachodniej, będzie to realizowane metodą standardową, czyli podstopową oraz ze ścianami szczelinowymi. No i żeby to zrealizować, najpierw trzeba zrobić ten strop, no i ściany szczelinowe. A żeby to zrobić, jezdnia będzie musiała być przerzucona z jednej na drugą stronę, jeżeli chodzi o cały układ drogowy w tym miejscu, więc spodziewajcie się, że będą przejazdy w różnych miejscach i objazdy. To tak, po pierwsze, jeżeli chodzi o jezdnię właśnie w tym miejscu, ona będzie zwężona z aktualnych 3 pasów i bus pasu do 2 pasów i bus pasu, więc będzie o jeden pas. Będzie to przeniesione na jedną jezdnię, będzie nie będzie części dzielącej. Przewiązki zostały już zrealizowane z tego co wiem. Natomiast ważne jest to, że to będzie realizowane teraz przez najbliższy etap przez 3 miesiące. Po prostu całość będzie przeniesiona na stronę północną, jak coś. Więc jezdnia będzie w tą stronę skierowana w kierunku Warszawy Zachodniej. No i następnie w kolejnym etapie będzie to przeniesione w drugą stronę.
Wszystkie prace, jeżeli chodzi o etapowanie, mają być się zakończyć do wakacji 2025, znaczy w okolicach wakacji mają się zakończyć, więc zobaczymy, jak to ostatecznie wyjdzie. No i oczywiście przystanki pewnie będą przeniesione. Jeżeli chodzi o mapki, schematy, jak to dokładnie będzie wyglądać, dostaniemy bliżej niż faktycznie tych zmian, a zmiany mają obowiązywać, mają wejść w życie w nocy z 18 na 19 października, czyli mniej więcej podobnie, jak mają ruszyć tramwaje do Wilanowa. Więc no, mniej więcej to się będzie wiązać, że tutaj będzie zamknięcie Jezeińskich i tramwaje do Wilanowa wtedy mniej więcej w tym czasie ruszą. W sensie mniej więcej, czyli w tym tygodniu, kiedy się wtedy właśnie to będzie wszystko rozpoczynać. Tymczasem, jeżeli chodzi właśnie o sam tramwaj do Wilanowa, ostatnio były testy w nocy z niedzieli na poniedziałek. Miałem okazję być na takich testach i co ja mogę powiedzieć, no ładnie to wyglądało. W sensie, no były testy, pierwszy Hyundai wjechał, wiem, ten Hyundai tam w tych komentarzach to mi tam prosto pokazaliście, że ta nazwa się inaczej pisze, ale wiecie, Hyundai jest taki problem, że u mnie autokorekta na telefonie inaczej to pisze, na komputerze jeszcze inaczej mi to poprawia, a jak ja później próbuję to napisać jeszcze samemu, to już w ogóle jakieś inne mapochy wychodzą, więc jakby zawsze muszę to kopiować z internetu. Natomiast tak, te autokorekty są nieznośne. Niemniej tu możecie też zobaczyć moje zdjęcia i co mogę powiedzieć, no już w najbliższych dniach będą testy pewnie na całym odcinku. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że mi się uda pojawić na takich testach, niezależnie od tego, czy to będzie w nocy, czy to będzie w ciągu dnia, no zobaczymy, co z tego wyjdzie ostatecznie. Natomiast wiedzcie, że na pewno to zobaczycie również na kanale Avizonosz, jeżeli chodzi o testy. Już na kolejnym odcinku, z tego co wiem, będzie to testowane jeszcze pod różnymi aspektami, w sensie do końca miesiąca, tak jak tutaj możemy wyczytać, testowanie ma być realizowane na całym odcinku od Belwederskiej właśnie prosto do Branickiego i na Branickiego będą testowane rozjazdy, to pewnie zajmie trochę czasu, będzie cały odcinek testowany, wszystkie przystanki muszą być przetestowane, cała sieć trakcyjna musi być przetestowana, muszą też być przetestowane rozjazdy, łącznik torowy, który się znajduje przy Świętego Bonifacego. Tych odcinków, które będą testowane, jest naprawdę dużo. Więc jak ja mówię tutaj o jakimś terminie oddania do użytku tej inwestycji, to ja tak wiecie, tak mówię, że no to może, ale zobaczymy. Co się raczej sądzę, że faktycznie na początku listopada te tramwaje ruszą. Ja też osobiście liczę, że na początku listopada, a nie na przykład na koniec tego miesiąca, bo mnie po prostu nie będzie. Będę musiał specjalnie przyjechać, żeby to otworzyć. No ale tak samo było na Gagarina, mam nadzieję, że nie będzie tak samo na Wilanowie. Natomiast jak coś, faktycznie pierwszy Hyundai już wjechał. I mieliście dwa filmy z tego. Natomiast prace wykończeniowe również są realizowane w tym miejscu, w związku z czym aktualnie jezdnia ulicy Spacerowej w dół będzie zamknięta na ostatnim odcinku i ruch samochodowy będzie się odbywać wspólnie z tramwajami linii 11. 11 ma jeździć wspólnie z samochodami, to się dowiedziałem. Jak to będzie funkcjonować, nie mam zielonego pojęcia i w sumie to nie jestem w stanie tego zrozumieć, ale faktycznie od poniedziałku, czyli od jutra, będzie to w ten sposób jeździć, czyli samochody będą jeździć wspólnie z tramwajami. No, ciekawie to brzmi, ciekawie to się zapowiada. I mogę tylko łącznie powiedzieć, że no zobaczymy, co z tego wyjdzie. Natomiast no faktycznie tak to mniej więcej ma się w tym miejscu prezentować. Jakaś dodatkowa sygnalizacja świetna tutaj na wjeździe będzie, tego nie wiem. Zobaczymy po prostu, jak się tutaj będą pojawiać w ramach tych kolejnych testów, to po prostu pewnie jakieś te materiały też z tego tutaj będę Wam podrzucać. Natomiast no faktycznie aktualnie tramwaje i samochody będą jeździć wspólnie. Idziemy dalej sobie, bo kolejne też są zmiany, jeżeli chodzi o zajezdnię Anopol, w sensie zmiany, że no jest to opóźnione, tak? No doskonale wiemy. Mniej więcej w połowie tego miesiąca, czy tej 17 października, ma się zakończyć budowa i mają się powoli kończyć wszystkie odbiory techniczne. Powoli. Ale to nie jest tak, że się nic nie dzieje. Bo zajezdnia Anopol oczywiście jest. Już właściwie tam żadne prace wykończeniowe nie są realizowane, pewnie poza tą siecią średniego czy tam niskiego napięcia, która się jeszcze ciągnie przez tam kawałek północnej części zajezdni. Natomiast ważne jest to, że już trochę budynków jest faktycznie oddanych do użytku na pozwolenie na użytkowanie. Jakie to są budynki? Jest to m.in. budynek administracyjny, hala postojowa, budynek pogotowia sieciowego i torów, budynek garażowy, układ drogowy, zbiornik wody, zbiorniki wody, dwa parkingi, część terenów zielonych i układ torowy. Natomiast cały czas nie ma jeszcze pozwolenia, ale są w trakcie uzyskiwania, jeżeli chodzi o wykonawcę, pozwolenia na wykorzystywanie budynku po stacji trakcyjnej, pogotowia energetycznego, wiata garażowa i portiernia. Kolejne obiekty są na etapie zgłaszania do Państwowej Straży Pożarnej i Sanepidu.
I to są budynki lakierni, znaczy budynek lakierni, tor prób, myjnie, budynek tramwostacji, magazyn gazów, wiata śmietnikowa, hala remontowa, remontowo-warsztatowa i obsługi technicznych. Więc te jeszcze budynki nie mają, czyli właściwie te kluczowe, jeżeli chodzi o część techniczną. No i mniej więcej na początku nowego roku najprawdopodobniej ta zajezdnia będzie już praktycznie funkcjonalna. Co ciekawe, z nowej zajezdni będzie należy stacjonować około 100 No najprawdopodobniej jest to 13 składów, z czego jeden to będzie pojazd do nauki jazdy. Zajezdnia może obsłużyć 150 nowych pojazdów. No i na niej będą oczywiście 105, pojazdy typu 123N, 120NA, 141N, 128N, czyli w skrócie będą Swingi, Jazzy, Hyundai i cały starszy tabor, który właściwie możemy zobaczyć, no prawie cały, no pomijając te, które się znajdują klasycznie oczywiście na zajezdni Praga. Niemniej mamy informację, że z wszystkich zajezdni, niezależnie czy to jest Praga, Żoliborz, Wola czy Mokotów, to z wszystkich tych zajezdni będą tramwaje właśnie zsyłane na nową zajezdnię, która już się oficjalnie nazywa jako zajezdnia R5. No i z ciekawostek powiem, że to będzie oczywiście etapowane, no i z czasem po prostu będzie coraz to więcej linii tramwajowych obsługiwanych przez nową zajezdnię. Co ciekawe, dla nas jako pasażerów w teorii dużo się nie zmienia, jeżeli chodzi o to, że nowa zajezdnia będzie funkcjonować, ale nie do końca. Głównie odczują to mieszkańcy, którzy mieszkają w okolicy tras zjazdowych, czy to na zajezdnie Żoliborz, Mokotów, Wolę, czy oczywiście na Pragę. Ale najbardziej odczują na pozytyw najprawdopodobniej mieszkańcy, którzy mieszkają w Brudnie, a właściwie na Brudnie. Dlaczego? No bo po prostu tramwaje będą tam jeździć dłużej wieczorem i po prostu już zjazdy z linii z całego miasta będą tam się właśnie kończyć. Więc najprawdopodobniej wszystkie linie, które kończą się na Żelaniu Wschodnim, czy też na Anopolu, będą przyszłościowo przerzucone przynajmniej w większości na zajezdnie Anopol i pewnie też jeszcze parę jakichś innych ogólnych linii będzie w ten sposób połączonych. Więc zobaczymy, jak to będzie jeździć, faktycznie jakie linie tramwaje będą obsługiwane przez zajezdnię Anopol. No i w związku z tym też się będą zmieniać trochę rozkłady jazdy, bo po prostu się rzeczy, jeżeli inny zakład obsługuje daną trasę tramwajową, to tramwaj musi mieć też cały nowy rozkład brygadowy, więc trochę będą mogły być realizowane zmiany. Takie pomniejsze, w sensie my de facto pewnie nie zobaczymy tego na przystankach, ale w części technicznej będzie się dosyć dużo działo. Tymczasem trzy katowickie wiadukty już są w przebudowie, tam są realizowane prace. I co, dlaczego Wam to mówię? Mówię to Wam dlatego, że niedługo tutaj w tym miesiącu zaczyna grywać katowicką średnicę. Zastanawiałem się chwilę, bo to we wrześniu się zaczęły większe prace, jeżeli chodzi o przebudowę. I odcinek główny, czyli odcinek A, jeżeli chodzi o przebudowę katowickiej średnicy, dosyć długi, tam on ma chyba 20 km, może trochę posadzić. Na pewno, no dobra, jest długi. Wyszło mi, że jestem w stanie go nagrać na mojej liczbie baterii od drona i tak też zamierzam to robić. Jeszcze w tym miesiącu się pojawię w Katowicach i spodziewajcie się filmów z katowickiej średnicy. One będą tak samo się nazywać, tak samo będą się pokazywać jak łódzka średnica co 3 miesiące. Niemniej do końca tej inwestycji będę chciał to nagrywać. Zobaczymy to rzeczywiście, jaki będzie odzew po pierwszym odcinku. No ale patrząc na to, jaki jest świetny dojazd do tego miasta, to raczej na spokojnie w ten sposób to będę realizować. I tylko średnice. Żadnych tam inwestycji obok w Katowicach nie będę nagrywać. Podobnie jak jest to ma miejsce z Łodzią. Tymczasem inne inwestycje, mianowicie dwa ważne projekty mają dofinansowanie. Tam na odcinku Białystok-Kuszyn będzie teraz realizowany inwestycje. Natomiast nas bardziej interesuje inwestycja bliżej nas, czyli Czachówek Wschodni, Pilawa. I to jest inwestycja, która będzie dofinansowana ze środków Unii Europejskiej. Natomiast czemu to jest ważne? Ważne jest to, że te aktualnie pociągi słabo jeżdżą. W sensie one dojeżdżają do Góry Calgary, ale dalej ten odcinek do Pilawy jest właściwie bez pociągów i ma się w końcu zmienić. Na całym tym odcinku mają się pojawić nowe perony przy wszystkich stacjach i przystankach kolejowych, które są po trasie, które zostały uwzględnione w ramach tego projektu i dzięki czemu te perony będą wysokie, a nie niskie, bo okazało się, że są za niskie i pociągi niektóre tam, te nowsze nie mogły tam dojeżdżać, a dlatego też będzie to w ten sposób wyremontowane. Wszystkie tutaj właśnie stacje na trasie i przystanki będą z nowym standardem, czyli po prostu będą wysokie. No i to jest dobra informacja. Ja najprawdopodobniej będę nagrywać również tą inwestycję, bo nie jest to jakieś nie wiadomo, w sensie no jest trochę długi odcinek, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że mi się faktycznie uda to ograć. Musiałbym sprawdzić w sumie, jaka to jest długość tej całej linii kolejowej, ale raczej to jest całkowicie w gestii tego mojego realnego nagrywania co 2 miesiące, jeżeli nagrywam S7. Tymczasem kolejne informacje to w aktualny weekend jest realizowany remont ulicy Wałbrzyskiej i dlatego też linie 189, 193, 402, N33, N83 i N51 objazdami. Mało tego, jest również realizowanie, jeżeli chodzi o ulicę Świętego Wincentego,
będzie właśnie, jest zdetalizowane te frazowanie. No i co ciekawego mogę powiedzieć, to jest to, że to jest robione już teraz i te frazowanie nagrałem, więc dzisiaj jeszcze wieczorem zobaczycie, jak faktycznie nowy bus pas na tym całym odcinku, jeżeli chodzi o Świętego Wincentego i ulicę Głębocką, powstaje. No i w związku z tym trochę inaczej jadą, ale jednak cały czas dojeżdżają do metra Kondratowicza linie autobusowe 112, 126, 212, 240, 256, 527, 200, no i to chyba tyle właściwie, jeżeli chodzi o te linie autobusowe, więc one faktycznie w ten weekend jadą trochę objazdami. Dalej są też objazdy w związku z tym, że tramwaj nie dojeżdżają do zajezdni tramwajowej Annopol i jeździ oczywiście cały czas linia autobusowa Z13. W aktualny weekend również to ma miejsce i jeszcze w kolejny weekend. Tymczasem, jeżeli Wam się podoba plakat, który tutaj mam, czyli Warszawa Powiśle, i chcielibyście go kupić, to zapraszam oczywiście na stronę partnera kanału sklep.koleo.pl. Tam różnego rodzaju plakaty, czy z warszawskiej siedlicy, czy również z miast nadmorskich, czy również z Wrocławia. Możecie kupić sobie tego typu różne, całkiem ładne plakaty. No i oczywiście też możecie korzystać z aplikacji Koleo, żeby kupować bilety i jeździć oczywiście standardowo pociągami PKP, Intercity, czy jeździć nawet już od niedawna kolejami mazowieckimi, dokładnie od zeszłego tygodnia. Więc jak coś, również takie oferty są, więc już w Warszawie normalnie można korzystać z aplikacji Koleo i jeździć tak powszednie, w dni powszednie tymi pociągami, które po prostu gdzieś tam dalej na Mazowszu wyjeżdżałem poza już drugą strefę biletową w ramach wspólnego biletu z warszawskim transportem publicznym. Inne ciekawostki to jest to, że plac centralny się zazielenia. Tak, ja wiem, popełniłem straszną gafę tam w placu Powstańców Warszawy, że powiedziałem, że aktualnie się nie sadzi drzew. To jest ten moment, wiem, że to jest właśnie na jesieni się wszystko sadzi, więc tak, faktycznie przepraszam Was za ten mój błąd. Poszedłem za ciosem i powiedziałem, od razu co mi przyszło na język, natomiast faktycznie co mogę powiedzieć, to jest to, że na placu centralnym teraz trochę więcej tej zieleni będzie się pojawiać w najbliższym czasie, a sam plac ma być oddany do użytku na początku 2025 roku, czyli jakoś na wiosnę, więc zobaczymy jeszcze, jak to faktycznie ostatecznie z tym wyjdzie. Natomiast 30 nowych drzew, a ponad 70 w przyszłym roku będzie zasadzonych na nowym placu, czyli 30 teraz, 70 w kolejnym roku i to się już właśnie w tym momencie będzie działo. Tymczasem nielegalne reklamy powracają. Bilans z września 2024 i co mogę Wam powiedzieć? We wrześniu zostało przeprowadzonych 1082 kontrole, które doprowadziły do usunięcia 108 nieprzepisowych obiektów. I mamy 34 wszczęte postępowania, 54 decyzje nakładające kary. A łącznie w tym roku mamy już przeprowadzonych 8233 kontrole, z czego nielegalne kontrole reklam to było 4324. Łącznie osunięto nielegalne obiekty w liczbie 568, z czego reklamy z nich to było 309. Liczba wszczętych postępowań łącznie to jest 1366. Liczba wszczętych postępowań, jeżeli chodzi o reklamę, 748. No i ogólnie liczba wszczętych decyzji ogółem to jest 1111. I wydanych decyzji na reklamę 538. I tu mamy reklamę z ulicy Młynarskiej, proszę bardzo, tak to wyglądało, tak to wygląda po. Ściana zmieniła kolor, teraz jest niebieska, a przed była żółta. No i tu mamy takie właśnie tablice. Ja pamiętam tę tablicę w tym miejscu, ona faktycznie się tu znajdowała. Bardzo fajne są te nowe przesuwane elementy, które ZDM tutaj nam wprowadził i trochę więcej tych elementów do przesuwania będziemy mieli teraz. Możemy sobie zobaczyć i różne inwestycje ZDM-owe. Tu na przykład mamy Kondratowicza, która się zmieniła. Jak była wcześniej mało zielona, jak jest teraz zielona. Te zdjęcia nie wszystkie się idealnie nakładają, chociaż to zdjęcie tak jakoś, w sensie, no nie wiem, jakby patrzę na nie, to jakby dużo się nie zmieniło na jednym i drugim, w sensie jest bardziej zielone, ale pomijając to, to w sumie nic. Mamy też oczywiście inne inwestycje, które nawet są w trzech kategoriach, które jeżeli chodzi o plac bankowy, więc tu mamy, tak, to jest plac bankowy? Nie, chyba nie. Nie, tak, to jest, w sensie metro też już zostaną, to jest. To się dobrze mi nie zgadzało. Tu mamy Marszałkowską w tym miejscu. Więc tu faktycznie możemy sobie zobaczyć, jak Marszałkowska wyglądała przed i po. No i tak samo tutaj jeszcze kolejny fragment, który się tutaj znajduje. Mamy też plac Trzech Krzyży oczywiście. Na placu Trzech Krzyży samochody, parkowanie, nowe drzewa sadzone i teraz już są drzewa. Parkowanie. Drzewa, które są jeszcze bez liści, drzewa z liściami. No i tak samo mamy ostatni odcinek, jeżeli chodzi o to. Plac Trzech Krzyży, przejście, brak przejścia, tereny zielone. No oj, 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 no ładnie to porobili, to jest mi zdjęcia.
Mamy kolejny fragment tutaj, jeżeli chodzi o przebudowę. Drzewa bez liści, drzewa z liściami, no to wiadomo, że to zawsze jest dobre porównanie. Brak drogi rowerowej, droga rowerowa. No wiadomo, że z drogą rowerową jest dużo lepiej. I tu podobna sytuacja z tym, że drzewa bez liści i drzewa z liściami, więc to też się w tym miejscu zmieniało. Kolejne elementy tu mamy, proszę bardzo, jak się pojawił nowy pas zieleni zamiast po prostu chodnika w tym miejscu. Tu również bardzo duży, szeroki chodnik, teraz po prostu no, dużo nowej zieleni i tu podobnie, tu jeszcze były miejsca parkingowe o zgrozo i ZDM na szczęście tym oczywiście szybko walczy. Dalej, jak powiedziałem, jest właśnie frazowanie w ten weekend Wałbrzyskiej. Kolejny odcinek aktualnie od metra służy w dalej prosto w kierunku wschodnim. Jest zamknięty odcinek, więc to jest w tym momencie, w ten weekend realizowany, czyli 11-13 października. Mamy też frazowanie, jeżeli chodzi o trasę łazienkowską. Tutaj autobusy się nie zatrzymują na przystanku autobusowym Rozbrat 01 i Torwar 01, czyli tych w kierunku Pragi i obydwa te przystanki są wyłączone. Linia 187 jedzie objazdem przez most, zawraca tam po drugiej stronie Wisły i później wraca. Natomiast niemniej tutaj po prostu te prace są również realizowane w ten weekend i te po prostu ten cały zjazdy w tym miejscu są frezowane. Rondo Żaba też jest aktualnie frezowane, a właściwie dojazd do Rondo Żaby, jeżeli chodzi o dojazd do tej pętli tramwajowej w tym miejscu, jest obiad po prostu na okrągło przez 11 listopada, więc jeszcze jakoś strasznie na okrągło się nie jedzie, po prostu jest jedna dodatkowa sygnalizacja świetna w tym miejscu. Dalej mamy też asfaltowanie i nowy buspas na Świętego Wincentego, nie Bonifacego, nie na Mokotowie, tylko na Targówku. Prace są realizowane w aktualny weekend i to faktycznie jest realizowane i na tym samym odcinku będzie już właśnie wyznaczony w najbliższym czasie buspas na całym odcinku. O tym więcej w dzisiejszym filmie wieczorem, tak bardziej w nocy. Też kolejne prace są realizowane, jeżeli chodzi o skrzyżowanie na Bielanach. Mamy kolejne prace, jeżeli chodzi o przebudowę północnej jezdni Alei Stanów Zjednoczonych. Tutaj mogę powiedzieć, że faktycznie jest to całkowicie już sfrezowane na całej długości, w związku z tym, że jeden wiadukt jest zamknięty, a pozostała część jest po prostu jeszcze frezowana, to jeden nowy wiadukt jeszcze jest bez przejazdu. Dopóki nie będzie po prostu wjazdu z nowej nawierzchni na nowy wiadukt, no to stacja będzie cały czas w użytkowaniu i po prostu nie da się wyburzyć też starej konstrukcji. To będzie realizowane w najbliższych miesiącach. O tym też mogliście ostatnio zobaczyć film w ostatnich dniach, czytaj wczoraj. Też na Osi Królewskiej się zmieniło. Czytaj od 9 października ruch na ulicy Oś Królewska po prostu się tutaj zmienił. Aktualnie mamy jeszcze więcej pozamykanych ulic, jeżeli chodzi o ten cały rejon i mamy wyjazd jednopasmowe we wszystkich kierunkach. Mamy też ciekawostki, jeżeli chodzi o Saską Kępę. Tutaj będzie realizowany remont teraz, od poniedziałku do 18 października. Tu mamy złą nazwę, ale chodzi o ulicę Walecznych i ulicę Gruzińską, która w tym miejscu się znajduje. One obydwie będą w tym miejscu po prostu zamknięte. Też się mnóstwo nowych drzew i zieleni pojawia w całej Warszawie, nie tylko jeżeli chodzi o plac centralny. W całej Warszawie mnóstwo nowych miejsc, gdzie po prostu została wyznaczona przestrzeń na nową zieleń. Teraz będzie mieć tą nową zieleń, bo oczywiście w lato się tego nie sadzi, więc teraz w najbliższym czasie tego będzie się po prostu bardzo dużo pojawiać na przestrzeni całej Warszawy. We Wrocławiu chcą rozbudować lotnisko. Przez 40 dni będzie całkowicie zamknięte lotnisko, bo będą frezowane, będą całkowicie zmienione również stare drogi dojazdowe do samego pasu startowania. No i drogi kołowania będą też nowe wybudowane, pasy szybkiego zjeżdżania, będą też nowe miejsca postojowe, będzie pas do odladzania. Całkiem duża inwestycja, która będzie realizowana już niedługo, więc jak coś faktycznie to będzie realizowane. I co my tutaj mamy? W terminie od 26 października do 4 grudnia przyszłego roku, 2025 roku, ruch roku wstrzymane zostaną operacje lotnicze we wrocławskim lotnisku. Wow, no to całkiem ciekawie to będzie wyglądać. No i to jest faktycznie dosyć duża inwestycja, która w tym miejscu będzie realizowana, jeżeli chodzi właśnie o to lotnisko. Przez 26 miesięcy powstanie nowa płyta postojowa na 12 samolotów, droga szybkiego zjazdu, nowa mierząca 2,5 km drogo kołowania i płyta do odladzenia. Dodatkowo wyremontowane zostaną dotychczasowe wykorzystywane drogi kołowania. Cały koszt inwestycji to jest 376... Tu jest jakoś to pokręcone, jeżeli chodzi o tą kwotę, bo tutaj mamy milionów złotych, ale nie, to kwota jest jakaś kompletnie, dobra, nie będę tej kwoty czytać. Jest za no, 376 milionów złotych, ale mamy to tak napisane, jakby to było bilionów. Mamy też tutaj, jeżeli ta inwestycja będzie współfinansowana, jeżeli chodzi o środki unijne.
i finansowanie będzie w kwocie 175 milionów złotych, więc takie ciekawostki. W stolicy Meksyku, takie ciekawostki już na koniec, została otwarta trzecia kolej gondolowa, dzięki czemu nad ulicami właśnie można przemierzać to też i miasto. Jest to kolejna już kolejka, mają też stacje pośrednie po drodze. Dlaczego one są budowane? Po to, żeby po prostu szybciej przejechać niż drogą. Drogą się jedzie 40 minut, dzięki kolejce się przejeżdża tam samą trasę w 21 minut. To faktycznie dosyć duże rozwiązanie, żeby szybciej dało się tą trasę pokonać. Kolejka kursuje zazwyczaj w tygodniu od godziny 5 do 23 i w przeciągu godziny jest w stanie przewieźć 1000 osób. W przeciągu całej doby to są 34 tysiące pasażerów, więc całkiem pokaźna liczba. Co ja mogę powiedzieć? Długość całej kolejki to jest 5,5 prawie kilometra. W Warszawie by taka się przydała kolejka. W sensie nie przez miasto, tylko nad Wisłą. Taka łącząca. Stare miasto i zoo. Ja wiem, że te koncepcje były od niedawna. Zresztą była też kolejka planowana i łącząca Saską Kępę z Śródmieściem. Ale no, ostatecznie z tych inwestycji nic nie wyszło. A może by jednak warto by pomyśleć, bo skoro Meksyku, takie już mamy, tam mają trzy kolejki i co ważne, te trzy kolejki działają w ramach komunikacji miejskiej, no to może ma to sens. No i na koniec nowa ulica w Śródmieściu, oficjalnie otwarta, Wojciecha Fangora. Jest właśnie oficjalnym patronem najdroższej ulicy w stolicy. Wow, nie wiedziałem, że ona jest najdroższą. Jej budowa kosztowała 38 milionów złotych. To faktycznie jest całkiem droga ta ulica. Jest wykorzystywana przez dokładne zero samochodów, bo tam nie ma żadnych miejsc parkingowych. Jest z rondem i donikąd. Łączy Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Teatr TR Warszawa, który jeszcze nie powstał, więc de facto jeszcze nic nie łączy, bo dojazd do Muzeum Sztuki Nowoczesnej jest przez Teatr Warszawa. Niemniej nowa, niespełna 300-metrowa droga ma już faktycznie w tym momencie swojego patrona. Wojciech Fangor, bo tak się nazywa, wybitny i cenny na całym świecie malarz, rzeźbiarz, jest autorem m.in. mozaiki na dworcu Śródmieście, a w 2007 roku artysta opracował projekt końcowego wystroju 7 stacji drugiej linii metra warszawskiego, które stały się największą światową podziemną galerią. Więc nie wiem, dokładnie, które z 7 stacji, czy chodzi też o Karolin, czy chodzi o, domyślam się, że chodzi o odcinek właśnie, jeżeli chodzi o Zacisze, Konatowicza, Brudno i odcinek Brudno, odcinek Bemowo, Ulrychów. Natomiast, no, co mogę powiedzieć, niestety już nie mamy tego artysty ze sobą, bo zmarł 25 października 2015 roku w Warszawie. Był pochowany na cmentarzu wojskowym w Powązkach. No i co? Jak coś, taka nowa ulica na mapach Warszawy się pojawiła i kosztowała 38 milionów złotych. Czemu ta inwestycja jest tak droga? W sensie, czemu ta droga jest tak droga? Chodzi o to, że po pierwsze ona została tam wybudowana, wiecie, tak, żeby dobrze nawiązywała do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, tak dalej. Ale tak zupełnie szczerze, sama ulica do niczego się nie łączy w tym momencie. Ma chodniki, ma drzewa i tak dalej, więc de facto ta inwestycja powinna być tania. Mamy na końcu rondo, ale chodzi o to, że na końcu mamy zjazd pochylnią do parkingu podziemnego, który jeszcze nie powstał. Ale ta pochylnia została wybudowana dookoła jednego elementu, który jest tam zabytkiem, więc siłą rzeczy po prostu to było dosyć drogie. A zjazd tą pochylnią jest de facto, z tego co mi się wydaje, spokojny na poziom minus 2, więc ona jest całkiem głęboka. No i ta inwestycja trochę pewnie pochłonęła, głównie ten zjazd i pochylnia, niż sama ulica. Tymczasem to było na ten segment materiału. Jeżeli taki mniejszy sens z tym Wam się podobało, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwonek, jak już to zrobiło ponad 17 950 osób. Faktycznie co więcej to Was się ostatnio pojawiło, jak trochę tych materiałów na początku miesiąca zacząłem wrzucać, bo jeszcze na początku miesiąca było nas tutaj dużo mniej, bo 17 560 tutaj pokazuje, więc faktycznie jest dosyć duży podskok, niemniej oczywiście nie będę zwalniać. I cały czas będą filmy z tramwaju do Wilnowa, z Warszawy Zachodniej, bo to się będzie działo, z katowickiej Siednicy, z Krakowa, serie już co miesiąc od najbliższego tego tygodnia lub kolejnego tygodnia. Filmy z Okiem a Wizynosza z Poznania w formacie dwumiesięcznym. Będą też materiały oczywiście z innych warszawskich serii. Pomijając Bus Pas na Głębockiej, będzie też oczywiście w najbliższych dniach film o przedłużeniu ulicy Suwak, bo to też już mamy również nagrane. Testy tramwaju do Wilanowa.
otwarcie tramwaju do Wilanowa, jak nastąpi i zobaczymy, kiedy to się wydarzy. Przebicie metra na Chrzanowie, jak mi się uda tam wejść. Więcej filmów z TBM-ów, czy to z łódzkiej średnicy, czy to z Warszawy. Będzie trochę się jeszcze działo w najbliższym czasie i filmów spoza Warszawy. No i również cały czas czekam na Wasze propozycje, jakie inwestycje z całego Mazowszu trzeba nagrywać. Nie chodzi mi tylko właśnie o inwestycje takie miejskie, wiejskie, linie przy linie kolejowych, również inwestycje takie właśnie bardziej miejskie, typu na przykład jakieś ciekawe inwestycje z Radomia, bo oczywiście Radom też się znajduje na Mazowszu, więc jakby to też mogę pojechać do jakiegoś miasta, które się znajduje pod Warszawą. To nie jest dla mnie jakiś żaden większy problem. Więc dajcie znać cały czas oczywiście w Waszych propozycjach, co chcielibyście oglądać w mazowieckich inwestycjach i w warszawskich inwestycjach. Zawsze jestem otwarty na Wasze propozycje w komentarzach i zazwyczaj po części tego typu inwestycji później wcielam w życie i je Wam pokazuję. Jedną z takich inwestycji już niedługo będzie tunel w Celestynowie, czy jest już nagrywana od dłuższego czasu tunel w Teresinie. Tymczasem do zobaczenia już niedługo. Cześć!